Oklaski dla Limp Lizards. I jeszcze dla Leather Rats. Podobały się Space Cadets? Teraz nasza kolej. Zgarniemy wszystko. I oklaski dla The Misfits. Pierwszy doroczny konkurs muzyczny wygrały Dziękuję. Jestem Jem, a oto hologramy. Wynocha stąd. Nie jesteście zaproszone. Ona nas zaprosiła. Synergy, załącz się. Że też musiała namieszać. Synergy, odłącz się. Oto jestem. Nie daruję ci tego, Jericho. A ja nie daruję ustawionego konkursu. Sądzisz, że zarządzanie wytwórnią pójdzie ci lepiej ode mnie? Załóżmy się więc. Za pół roku The Misfits będą lepiej znane od Jem. Zrobimy nowy konkurs. Jeśli Jem wygra, Starlight Music jest twoje. Lecz jeśli wygrają The Misfits, wytwórnia należy do mnie. Idę na ten zakład. A ja podwyższam stawkę. Jestem Howard Sands, producent filmowy. Kto wygra, dostanie umowę na film kinowy. Oczywiście, my wygramy. Zwyciężczyniom przypadnie też wspaniała willa. Patrzcie, fajny sprzęt mają, nie? To sobie pożyczymy. Stormer, ty też coś weź. Jericho, Misfitki kradną nasze rzeczy. Chcą je dostać z powrotem. No to je oddajmy. Hamuj, szybko, hamuj. Spadniemy z urwiska. Nie wiem, co robić. Nie możemy tak zostać. No to wyjdźmy. Siedź. Zostać w miejscu i się nie ruszać. Ale jak to? Synergy nam pomoże. Przecież hologram nic tu nie wskóra. Zaraz na pewno będzie tu Rio. Zwróćmy jego uwagę. Synergy, pomóż nam.
gotowa, by pomóc. Możesz stworzyć mówiący hologram Jem? Tak, gdy przekaże dźwięk i obraz jednocześnie. Działaj, Synergy. To przecież Jem. Rio, musisz nam pomóc. Nasz samochód zaraz spadnie ze skały. Dzięki ci, Synergy. Tak, pobujałyśmy się trochę. Dość huśtania. Cudowne ocalenie. Mieszkaniec okolic Rio Pacheco ocalił zespół hologramy od pewnej śmierci. Pacheco został sprowadzony przez Jem, zagadkową wokalistkę. Cudne. Nie dość, że przysporzyliście im sławy, to jeszcze mogłyście trafić za kratki. Wrzuć na luz. To one nie umieją jeździć samochodem. Właśnie. Dobra, ale brudnymi sprawami ja się tu zajmuję. Już się postaram, żebyście wygrały. Oby, ponieważ... Więcej takich piosenek i wygrana w kieszeni. $3 od Beani. Za spacer z psem pani Ledger. Tejdra? $10 zwracam za wcześniej. Nie rozumiem, po co oddawać całą forsę? Nie oddajemy jej, tylko zbieramy na nową lodówkę. Ślicznie. Zobaczmy, jeszcze tylko $30. Ta, ale super. Zacznij wreszcie działać. Ech. Rio, nie sądzisz, że czas na przerwę? Udało się coś? Jeszcze nie. Bezpieczniki przestarzały, przewody też. Co bym bez ciebie zrobiła? Jericho, zawsze możesz na mnie liczyć. Wszystko już zrozumiałeś? No jasne. Wbić się do domu Jerryki Benton, wziąć parę rzeczy i pohałasować. Pamiętaj, chcę, byś ją zwyczajnie nastraszył. Takie rzeczy to moja specjalność. Niezła kasiora. Ja tylko nie chciałam. Odłóż je. Tylko pożyczyć chciałam. W tym domu nie ma miejsca dla kradzieży i kłamstw. No i co z tym zrobisz? Nic nie zrobię. O tym zdecydują ci, którzy dali tu swoje pieniądze. Za karę musisz zarobić $30 na datki. Skąd niby mam wziąć $30? Trzeba było pomyśleć o tym, zanim próbowałaś nas okraść. Wybacz, Jericho. Musisz wytrzymać kolejną noc bez prądu. I tak dziękuję ci, Rio. Mógłbym też przenocować i spać na kanapie. O nas się nie martw, będzie dobrze.
Zazdrosne? Dobranoc, dziewczyny. Dobranoc, Rio. Dobrze, to do jutra. Jericho, ktoś chodzi po parterze. Idź do dziewczyn, nie schodźcie na dół. Słuchajcie. Nie ruszać się. Złazić z drogi. Wersja polska Nanokari. Tekst Krukow. Czytali Helmer oraz Demi.